Na trasie koncertowej zespołu Oberschleisen nie mogło zabraknąć Śląska. Występ promujący nową płytę odbył się w Chorzowskim Centrum Kultury. Formacja prócz porywającego industrialnego brzmienia dance metalu zachwyca również otoczką wizualną. My zwykli zawsze, że tak powiem, robić show i to jest, że tak powiem, wpisane w nasze działanie zespołu. Nawet bych powiedział, bez tego nie może się odbyć koncert, jeżeli nie ma show. Wokalista zespołu Michał Stawiński mimo złego stanu zdrowia nie mógł sobie odmówić występu przed śląską publicznością. Jestem mocno chory i ten koncert dla mnie był taki wyjątkowy, bo wczoraj przygotowanie do tego koncertu makabrycznie wyglądało, a dzisiaj troszkę lepiej, no ale podołaliśmy jakoś. W trakcie koncertu muzycy zaprezentowali materiał z nowej płyty, która już niebawem ukaże się w sprzedaży. Ta płyta będzie specyficznie urozmaicona na różne tematy, no od takiej jakby jakichś, wiadomo, jakichś honorowych, jakichś, wiadomo, bohaterskich do jakichś takich tematów mrocznych. No zobaczymy. No, sami my są ciekawi, jaki będzie miał odbiór. No, ale na pewno będzie ciekawo. Mnóstwo roboty, no co cieszy, wiadomo. Dużo, dużo, dużo pracy. Mało czasu na tą płytę było i spotykaliśmy się dosłownie po nocach, żeby kurde niektóre kawałki poskładać. Ach. Dużo by opowiadać, w jakich momentach żeśmy niektóre numery robili. Materiał mamy cały. My mamy 16 nagrań, które już są gotowe do wypalenia na płyta, ale chcielibyśmy to dogadać z producentem, no, żeby było tak, jak trzeba, tak jak on uważał. Płyta już jest gotowa. Jedziemy jeszcze doszlifować jeden numer do końca do Warszawy, bo tym razem z SP Records podpisane mamy. Także no, rada chwilka. Płyta zostaje w takim dupnięciu, jak była, także nie przejmujcie się, po śląsku generalnie, wiadomo. Oberschleisen powstał w 2008 roku. Grubo ponad 100 koncertów, wydanie płyty czy finał programu Must Be The Music zmieniły życie członków zespołu. Staliśmy się ze zwykłych ludzi tak jakby marynarzami, bo noc doma nie ma. Jeżdżymy cały czas w aucie, nie? Tak jakby to jest takie życie właśnie. Ja jestem troszkę nauczony, bo jako zawodowy piłkarz cały czas jeździł, wiadomo, po całej Polsce na mecze i tak dalej. Także ja jestem nauczony spać w tym, że tak powiem, autokarze i tak dalej. Obecnie grupę tworzy 6 doświadczonych muzyków, którzy pragną pokazać śląską tożsamość w nowym świetle. Piękna, to piękny jest i czuję, że ja...